Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny Metro Last Light. No niestety walkę ostateczną z mamuśką musicie sobie odpuścić, ponieważ ona tam trwała sobie 2-3 minutki około, po prostu wyszła drugi raz ze ściany, ja tam musiałem zajumać i tyle w zasadzie. No i porwała mnie woda tutaj właśnie, gdzie teraz jestem. Dlaczego tak się stało? Ano, ponieważ albowiem nie włączyłem sobie nagrywania, także około 20 minut gry w dupę mam za sobą, także, także no cóż, gramy jeszcze raz, jakby dla mnie, prawda? No i tak, zleciałem sobie stąd, prawda? I tam nic nie było, także mogę sobie to już odpuścić. Dobra, nieważne. Nie ma amunicji totalnie. Także dopiero ten gościu będzie umiał, ale już koniec spoilerów. Idziemy. O właśnie, to mi się skończyło troszkę, trzeba by sobie naładować. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончишь... В противовесе до ней, то мы вручим по нем, а не так, как она это сделала в огороде ботаничном, что нас олала попросту. Да что ж вы творите? Простых людей убиваете? Коммунисты называются. Палачи! No to ja będę ich zabijać zaraz, także spoko, spoko. Okej. Jolki-polki, tutaj nie ma nic w szafkach. Что здесь, сволочь? Ну, уж мне не хотелось там его элиминовать. Я уже похоже. Так что, слушай. Красные знали. Знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже. С огнеметами. Это они... Они, больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи. Это они. Они. Ну то поем вам, что вчера этого не сделал. Не уратовал его и не имел этого доброго, этого как бы закончения этой ситуации. Так же, но, даже хорошо, что мне все это награние не сделало. Idziemy dalej. Tu będzie teraz troszkę typa. Ale to spoko, zaraz się tutaj wyjumie wszystkich. Cichaczem spróbuję. Morda w kubeł. Cicho. Dobra. Tu jest kolejny luj. Wcześniej nie wstał, wcześniej nie wstał. Wcześniej sobie tak leżał spokojnie. Nic mu tutaj nie było, nie? Teraz patrzcie, jaki ofensywny się zrobił. Стальные 6 штук.
Cicho, chłop. No, powiedzmy, że mnie jeszcze nie widzą, nie? On chyba powiedział, że może to szczur. Właśnie, ta drabina jest ogólnie tak rzecz biorąc zbugowana, nie? A, wcześniej się troszkę lepiej ustawili, no. Miało być cicho, a wyszło jak zwykle. Znaczy, wcześniej mi lepiej to poszło. Nikt mnie nie zobaczył. Ale no dobra, tam dobra. Tu nie ma nic. Tu będzie jakieś ammo. Tu będzie ammo. Tu ktoś był? Nie, tu nikogo już nie było. Tu był gościu. Tu są szafki. Szafka, filterek. Dobra. Gasimy świat. Co to? Lol. A nie ma nic w środku. No i teraz też są filterki. I od tego momentu mniej więcej skończyła się moja rozgrywka. Tak, właśnie za tymi drzwiami w sumie. I teraz już nie wiem nic. Co tam się stało? Tego co widzę, da się tutaj przejść jakoś pod spodem. Już nie wiem, czy to jest do końca bezpieczne. Kapitan Rżawin zasypiła. Przy popytki szturmu kocowej. Prześledował. Jak to ja się nagle znalazłem? Да. Прогноз, капитан, неблагоприятный. Думаю, вы... Внимание! Противник рядом! А я же хотел ощендить. За мне жри? Враг на территории! А я же хотел ощендить, видишь? Ты люю. Zobaczcie, co wyskoczył, ty. Głów się przy mnie nie wystawia. Powiedziałem, że głów się przy mnie nie wystawia, tak? No. Żeby mi to było ostatni raz. Zgajrzesz tą lampkę, no Jezus. Świecisz mi, będziesz po oczach, no. O, tu jeszcze ktoś jest, widzę. Nie wziąłem tam amunicję chyba, dobra, teraz wziąłem. Tu już coś było. O, jest coś. O kurczę. Jaki składzik. Zara tam pójdę, czekaj. Tam się przejść nie da. Ciemnie, powiedziałem, że głów się nie wystawia, tak? A ty swoje. Nie mogę otworzyć. To jest jakiś gość podobny do Pawła. Szkoda, że to nie on. Skurwysynek. Kurde, jakie to jest wszystko tutaj zagmatwane na tej stacji, czy cokolwiek to jest. Strasznie. Tu mam jakąś lampeczkę, już po lampeczce. Tutaj naboje.
Notatka. Co to tam zrobił? Zwijmy ten filtr, bo ziejesz jak niedźwiedź po prostu. Filterki. Czyli coś czuję, że będziemy niedługo wychodzić na dużą wyprawę na zewnątrz, bo tyle tych filterków, że mała bania. Co grasz na gitarze, no? Filterki. No. Myślałem, że się jakoś tam przycisnę, jednak nie. Tam jednak też raczej nie. A teraz by trzeba wyjść którędyś, tak? Ale którędy? Ej, faza, bo naprawdę nie ma teraz którędy wyjść stąd. Jednak się dało, dobra. I będzie zawieszona w ciągu czasu. No co, eksperyment przeszedł успешно. To tutaj wygląda tak, jakbym miał to rozwalić, ale to sekunda. To jest już ostateczność. W ogóle ta sekunda, giję można chyba już zdjąć. A co za dziewku powieli? Da to Lesnickiego pobiec. No typa zalożnica dla переговоров z ordenem. Chociaż znamy my te переговоры. Ha, 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 śmieszne bardzo. No nie mogę nic zrobić po cichu dzisiaj, no nie mogę, bo to... A, bo ja miałem lampeczkę włączoną. O Jezu. No to ja się nie dziwię, że mnie tak potraktowali tutaj, no. Najgorsze, że kończy mi się znowu ammo. Tu jakiś stos w ogóle. Cześć! Tutaj nie ma... Żył przed chwilą, dobra. Miałem się pytać, czy żył, czy żyje, ale no jednak żył, ale przed chwilą. Myślałem, że to notatka, ale jednak nie. Co tu się tutaj w ogóle stało? Jakaś epidemia czy coś, tak? Ja pierdzielę. No i, no i w pizdu, no się zawaliło, no. To może być dobre. Zobaczymy, jak to szczela. Ogólnie nie fajnie taki tutaj pożar. Wo. Jak to napindala. Przynajmniej jest cichsze, dużo cichsze. Gdzieś tu jeszcze ktoś jest i to ten ktoś jest gdzieś tam. Co? Kto tam mi bije? Gdzie? Nie widzę typów totalnie. Gdzieś są tutaj, nie? Patrzcie, co robią wariaty, no wariaty! Jesteś chory! No teraz będzie przodywać, tak? Mówiłem, że główek się u mnie nie wystawia, tak? No i się w pizdu zawaliło!
Co to za ofensywa z ich strony? To wyglądał jak oddział ninja z Splinter Cell Blacklist. Bez kitu. To było w Blacklistie? Dobrze mówię? Chyba tak. Masakra totalna. A przynajmniej ammo zaraz będzie dużo. No tak, gdzie jest to ammo, ja się pytam. Dobra, troszkę tam jest, ale tylko po 10 sztuk, nie wierzę, że oni przyszli 10 sztukami tutaj, no. To jest tak bardzo nierealne, że aż szkoda słów, no. Cuda, jak się pali w ogóle wszystko. A, idziemy chyba tutaj, nie? Do tej zakażonej strefy. Trywoga! Nie dziąga się, a to głodko jej pijesz. Zaraz, ja ci podeszny mózg! Rozbiła, no. Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть до кольцевой. Там Ганза и наши. Чёрт. Сейчас только задохнуть. Не хватало. После такого. Артём, я здесь! Они же без масок! Противогаз! Фак, не мучишь, не прижила, но! И в пизду! Жители, которые ни о чем не подозревали, неизвестным страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем... Але, ну, то она в конце прожила, чи не? No dobra, czekajcie, wpiszę sobie tytuł odcinka. Okej. Żyje. Czuję, że skoro się kończy. Ta wojna, nam jej nie przeżyć. Nikomu. To tak żółtka. Wдруг czujesz, że ty jedna w całym świecie. Вокруг нет ничего, пустота, холод. Пасробите. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Kiedyś coś powiedziałeś, że jestem królikiem, tak? Nie królikiem, tylko tym. Przynętką. Oluju. No takiego czegoś się tutaj nie spodziewałem definitywnie. No cóż, никаких симптомов nie проявилось. Pozdrawiam was, młodzi ludzie. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. А я не хочу идти. Слава Богу. Файна была. Хеба, може. добра, идем далее. Иди сюда, дочь. Дети. Не смотри, не смотри. Кого повезли? Что там, папа? Не надо тебе. Что? Да разве поймешь? Дай еще какую-нибудь латарку, чи что-то, но... Точно, из восьмого. Семецкий это, Юрка. Там не маяк. Тут тоже не. Не взял миш, не? Но... Мама,
tam jakby. Aha, no dobra, tej ścieżki faktycznie nie zauważyłem. I gdzie mają sprzęciar w ogóle tutaj? Jakieś króliki, szczury, monitorki? Co patrzysz? Nie, chyba. No odsuń się, no teraz nie mogę wyjść, no! Spalić cię? No. Nie mam jak wyjść, nawet bokiem, no. Ciebie też? Nie puszczą mnie, będą tak gadać do końca kurwa gry, no. Jezu! Zmieniony takim образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения. Максимальную смертность, coś tam, odsuń się. Проклятие! Откуда же он взялся? Nie wierzę w rzeczywistość tutaj. Я слышал о разработках нового поколения. Masz 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No ty kur... W всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Ты не можешь женьки? А не, можешь женька. Дзięki, старый, в końcu. Ты зъеби генетичный, но. Дай на нотатке. Что там то мамы? Тут то хиба, не? Дзięki. Kimkolwiek jesteś. Łopatrzcie, ile tutaj ludzi. Co oni tutaj robią w ogóle? Co oni, chorzy są? Wciąż nie wiem, jak stąd wyjść, nie? Aha, dobra, tu były drzwi. Tu mamy jakieś... Chyba niekoniecznie fajną wodę, przez którą bym na pewno nie chciał... O, poczekaj, czy, dobra. Tu w ogóle nie mogę nic robić, mogę tylko iść, nic poza tym. Co ty jesteś tutaj? Jak ten Splinter Cell? Jakieś grzybki w... Co to się tu dzieje? Zara, czekaj! Grzybki chcę pozbierać. Rad, очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот тёмный. Ale gdzie jest Paweł, ja się pytam. Chyba, że Paweł to był ten luj, co trzymał Annę, nie? Czekaj, może tu jest jakiś sklepik? Może jakiś sklepik gdzieś tutaj, ziomeczku? A, w pizdu, z wami tak się idzie dogadać właśnie, z wami tak się idzie dogadać, Rustyno. Cześć! No, hospital dla bieżąców organizowali. Возможно, это хоть как-то. Dokumenty. Sierżant. Dobra, ci dam dokument, nie mam dokument. Co masz? Sklepik? Nie. Nie możemy. Jak to nie możemy, no? Jest sklepik. Вот nasz człowiek. Вот этого пропустить. На него jest разрешение.
Dobra, jest sklepik, na szczęście. Pewnie nie mam kasy, ale no co tam, nie? Путь нам предстоит не близкий, так что пополни боеприпасы. Фильтры я себе заюмье. Кто знает, когда еще... Будем купать фильтры. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. Добра, давать мне так. Чекай, чекай, амуниции, właśnie. То. Снайперы могу спродать. Покупай, покупай, а купятся еще... Спродать могу również те. A wiadomo, naruchać sobie... Nie! Widzieliście, co zrobiłem? Kuźwa, sprzedałem w pizdu, no. I to za bezcen jakieś. Dobra, filterki jakieś tam mamy. Jest dobrze. Обратите внимание, Артём, какие средства Ган забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Co, my wychodzimy na zewnątrz, tak jak przewidziałem. Udaci w tunelach, Ranger! Okej, także chyba to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie standardowo w czwartek. Jutro najprawdopodobniej Far Cry się nie pojawi, ponieważ mam pewne problemy z jego nagrywaniem. Za każdym razem, kiedy zacznę nagrywać, wypieprza mi crasha. Muszę to naprawić. Jeszcze sobie przeczytam, o co tutaj chodzi, albo nie. Przeczytamy sobie przy następnym odcinku. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!